7:09. Twój początek dnia. Ze mną w studiu jest dr Joanna Zabłocka-Dąbrowska, fizjoterapeutka. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o bardzo poważnej sprawie związanej z naszym zdrowiem, czyli o bólach kręgosłupa. Czy te bóle są plagą naszych czasów? Tak, możemy powiedzieć, że bóle kręgosłupa, szczególnie odcinka szyjnego i lędźwiowo-krzyżowego, są najczęściej występującymi schorzeniami w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego wśród osób dorosłych. I tak na przykład w ciągu ostatnich 30 lat liczba osób, które cierpią z powodu dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego, zwiększyła się prawie dwukrotnie. Kiedyś bóle kręgosłupa kojarzyły nam się z osobami już w takim słusznym, starszym wieku. To jest teraz problem coraz młodszych ludzi? Tak, jak najbardziej. Przeczytałam nawet ostatnio w pewnym badaniu, że dolegliwości bólowe kręgosłupa wzrosły znacznie wśród nastolatków, nawet o 30%. To jest wynikiem bardzo często siedzenia, bardzo długiego siedzenia w szkole, siedzenia przed komputerem, przed smartfonem, przed telewizorem. I istnieje wiele badań naukowych, które pokazują, że u tych nastolatków, u których występują dolegliwości bólowe, mamy zdecydowanie większe prawdopodobieństwo występowania dolegliwości bólowych w wieku dorosłym. Ja też przeczytałam, że bóle pleców o, no oczywiście bardzo różnym natężeniu, dotyczą nawet 50% Polaków, czyli połowa z nas ma z tym problem. Z czego to wynika, jeśli chodzi o dorosłych? Nie mówimy o wypadkach czy urazach, bo to jest wtedy jasne. A więc taką główną przyczyną dolegliwości bólowych kręgosłupa najczęściej jest degeneracja krążka międzykręgowego, który znajduje się pomiędzy kręgami. To prowadzi do rozwoju stanu zapalnego i tutaj mówimy o takim procesie, który zachodzi na poziomie komórek, tkanek. Natomiast jeżeli chcemy wskazać jakieś inne czynniki, to warto tutaj podkreślić, że takim czynnikiem, który wpływa na to, że dochodzi do dolegliwości bólowych kręgosłupa, są obciążenia mechaniczne, które na przykład wynikają z rodzaju wykonywanej pracy, z aktywności fizycznej, którą podejmujemy, bądź też nie, z niskiego zaopatrzenia w składniki odżywcze, z tego, czy się wysypiamy, czy stosujemy używki, takie jak papierosy. I ważnym czynnikiem jest występowanie chorób cywilizacyjnych, na przykład cukrzycy. Mamy siedzącą pracę coraz częściej. To już nie jest tak jak kiedyś, że się dużo w pracy ruszaliśmy. Niektórzy się ruszają, ale wiele osób już nie. Co możemy zrobić, jeśli taką siedzącą pracę mamy? Istnieje kilka sposobów, które mogą nam pomóc zachować higienę i ergonomię naszego ciała podczas wykonywanej pracy. Myślę, że przede wszystkim należy przygotować odpowiednio miejsce, przy którym pracujemy. Najczęściej to jest biurko i komputer, więc warto siedzieć na fotelu, który ma dostosowaną wysokość, który ma podłokietniki, aby odciążyć ramiona, podnóżek pod nogami, żeby usprawnić pracę układu krążenia. Powinniśmy oprzeć się wygodnie o oparcie fotela, nie układać się w pozycji leżącej. Ewentualnie możemy usiąść na przedniej krawędzi fotela z nogami, z nóg przesuniętą w kierunku do tyłu. Ważne też, żeby komputer był ustawiony na wysokości naszego wzroku, żebyśmy nie musieli wysuwać za bardzo głowy i ramion do przodu. Wydaje mi się, że mając pracę przy komputerze, raczej jednak o to nie dbamy. Wszystkie fotele są ustawione tak samo, komputery też, więc zwróćmy, drodzy Państwo, na to uwagę. A czy powinniśmy sobie robić jakieś przerwy, krótkie przerwy, ruszać się w czasie tych przerw? Tak, jak najbardziej. Warto zorganizować sobie choćby kilka minut przerwy co godzinę, ponieważ ruch jest naszą naturalną potrzebą, potrzebą naszego organizmu. Możemy wstać, zrobić kilka kroków, choćby w celu znalezienia jakiegoś dokumentu albo napicia się szklanki wody. Można zrobić kilka ćwiczeń, które zwiększają ruchomość stawów kręgosłupa, stawów biodrowych. Możemy zrobić kilka ćwiczeń rozciągających, choćby przednią część klatki piersiowej, przednią część ud. Niektóre ćwiczenia można wykonać w pozycji siedzącej, do innych można wstać po to, żeby uaktywnić całe ciało. Także wachlarz tych możliwości jest ogromny. I te wszystkie dobre nawyki da się wyćwiczyć? Da się o nich pamiętać? Myślę, że jak najbardziej, tylko z tym problemem warto udać się do fizjoterapeuty, który nam wskaże słabe, mocne strony naszego organizmu.
to, co jest słabe, możemy wzmocnić, to, co jest nadmiernie napięte, można rozluźnić i poprzez odpowiedni trening można przygotować swoje ciało do takiej ergonomicznej, naturalnej postawy ciała, którą możemy przyjmować potem w czasie pracy przy biurku. Siedzimy 8 godzin w pracy, wracamy do domu, siadamy na kanapie i siedzimy kilka kolejnych godzin z przerwą na przykład na kolację. Tak nie powinniśmy robić. Z pewnością nie. Myślę, że powinniśmy starać się odnaleźć taki rodzaj aktywności, który sprawiałby nam przyjemność. I kiedy rozmawiam z pacjentami, dla niektórych osób taką przyjemność stanowi pływanie, dla innych osób jakieś gry zespołowe, ale jeżeli ktoś nie ma takiego samozaparcia, żeby wychodzić na basen czy spotykać się z ludźmi po to, żeby grać, można sobie zaaplikować jakieś proste ćwiczenia rozciągające na koniec dnia w domu. Można użyć na przykład rolera, można równie dobrze, jeżeli ktoś jego nie ma, to nic takiego się nie dzieje. Można nawet w internecie odnaleźć jakieś proste ćwiczenia, bądź też po prostu skonsultować dane ćwiczenia z fizjoterapeutą. Czy to mi pomoże, czy to mi nie zaszkodzi. A zamiana samochodu na spacer do pracy, jeśli mamy niedaleko? Myślę, że to też bardzo dobry sposób. Czy w przypadku problemów z kręgosłupem ma znaczenie to, jak i na czym śpimy? Kiedyś na kursie usłyszałam, że dobrze dobrany materac i poduszka to takie, na których się wysypiamy i czujemy się wypoczęci po przebudzeniu. Myślę, że warto zgodzić się z tym stwierdzeniem. Na pewno warto zwrócić uwagę na to, żeby poduszka nie była zbyt wysoko ułożona, żebyśmy nie spali w pozycji prawie że siedzącej. Warto, żebyśmy zachowali po prostu neutralność odcinka szyjnego. A jeżeli chodzi o sam materac, możemy bardzo często skorzystać z takiej możliwości, kiedy wybieramy się do sklepu i kupujemy taki materac, to można po prostu się na nim położyć i zobaczyć, czy czujemy się na nim komfortowo. Ewentualnie można ułożyć się na przykład w pozycji leżenia na boku i sprawdzić, czy w czasie tego leżenia nie czujemy zbyt dużego nacisku na te części wystające naszych stawów, czyli na kość ramienną, kość biodrową, kość udową. Boli nas kręgosłup i wtedy, no trochę naturalne jest, że kiedy mamy problemy z poruszaniem się, leżymy, żeby tego bólu uniknąć. Czy powinniśmy wtedy mimo wszystko trochę się ruszać i rozciągać? Oczywiście nie mówimy o urazach poważnych. Rozumiem. Myślę, że tutaj jako fizjoterapeuta po pierwsze zadałabym sobie pytanie, co doprowadza pacjenta do unieruchomienia w danej sytuacji. Bo możliwości jest wiele i warto odnaleźć przyczynę takiego stanu rzeczy, czyli muszę zadać sobie takie pytanie, czy to jest problem w obrębie narządu ruchu, czy na przykład dysfunkcja w obrębie jakiegoś innego układu, problem trzewny, problem psychosomatyczny. I pacjenci najczęściej uważają, że jedyne słuszne działanie jest w miejscu występowania dolegliwości bólowych i niestety trzeba to stwierdzić, że jest to bardzo uproszczone i bardzo błędne myślenie, więc żeby najogólniej stwierdzić, nikogo w tym momencie nie wprowadzając w błąd, warto się rozciągać, ale wcześniej warto skonsultować to z fizjoterapeutą. Czyli warto, nic nas nie boli, warto profilaktycznie ćwiczyć rano i wieczorem. My już o tym trochę powiedziałyśmy, ale chciałabym, żeby to wybrzmiało. I jak długie to muszą być ćwiczenia? Myślę, że warto być aktywnym, tak jak pani redaktor powiedziała. Można na przykład wybrać aktywność poranną, czyli kilka minut ćwiczeń wzmacniających nasze ciało, pobudzających nas do działania w pracy w ciągu całego dnia. Możemy też wykonać ćwiczenia, które zwiększą zakres ruchomości naszych stawów, a wieczorem, po całym dniu wykonywania często powtarzalnych działań, warto, tak jak już wcześniej wspominałam, warto się porozciągać. Wystarczy czasami nawet kilka minut. Jeżeli nie zrealizujemy danego planu, który założyliśmy sobie na cały tydzień, to nie warto się zniechęcać. Tylko jeżeli mam dzisiaj 5 minut, mogę to zrobić przez 5 minut. A czy stres może powodować bóle pleców? Bardzo często tak. Stres jest taką bardzo złożoną odpowiedzią ze strony naszego organizmu na czynnik zewnętrzny bądź wewnętrzny i bardzo często wywołuje takie reakcje, które są niepożądane w naszym organizmie, które zaburzają biologię w naszym organizmie. I konsekwencją występowania stresu jest ustawienie
człowieka w pozycji zgięciowej, czyli zamykamy się przed całym światem. Głowa jest pochylona do przodu, ramiona są wysunięte, plecy są zgięte, więc to wszystko ma potem, prowadzi ostatecznie do wystąpienia dolegliwości bólowych w różnych częściach ciała, niekoniecznie tych, które uczestniczą w tym akcie obronnym. A kiedy powinniśmy udać się do fizjoterapeuty? Jak już nie dajemy rady się ruszać? Wcześniej, znacznie wcześniej warto się udać. Myślę, że wtedy, kiedy zaczynają pojawiać się jakieś dysfunkcje w naszym organizmie, nawet lekki ból, który nie ustępuje po odpoczynku, powinien skłonić nas do takiego pomyślenia o tym, żeby skonsultować swoją sprawę z fizjoterapeutą. I jestem przekonana, że taki sposób myślenia, taka szybka reakcja w odpowiednim momencie może nam zagwarantować to, że nie będziemy musieli spotykać się często z tym fizjoterapeutą i uchroni nas to od takiego długiego, męczącego bólu. A co się dzieje w gabinecie fizjoterapeuty? No, tam się dzieje bardzo wiele rzeczy. To pewnie zależy, co komu się dzieje akurat. Dokładnie. Ale myślę, że taką najważniejszym fundamentem takiego spotkania jest dobrze przeprowadzony, bardzo szczegółowy wywiad. Pacjent może się bardzo często zdziwić, że fizjoterapeuta zadaje takie i inne pytania. Dlaczego skupia się niekoniecznie na tym miejscu, które boli, tylko zadaje pytania dotyczące urazów, które miały miejsce bardzo wiele lat temu. Następnie fizjoterapeuta może zechcieć przeprowadzić testy ruchowe, które pomogą mu lepiej zrozumieć mechanizm tworzenia się problemu, który występuje u pacjenta. Kolejny etap to oczywiście fizjoterapia, ewentualna edukacja pacjenta, wytłumaczenie mu, na czym polega jego problem i ewentualne wskazówki, które dotyczą stanu jego zdrowia. Może to być na przykład wysłanie do lekarza specjalisty albo zalecenie wykonania dodatkowych badań. I już na koniec, co jest podstawą profilaktyki, jeśli chodzi o zdrowy kręgosłup? No to myślę, że częściowo omówiłyśmy, ale tak, żeby wszystko zebrać, warto powiedzieć i podkreślić, że musimy dbać, warto dbać o zdrowie fizyczne poprzez odpowiedni ruch, powinniśmy uważać na postawę swojego ciała, podczas pracy, nie przeciążać się nadmiernie, powinniśmy zdrowo się odżywiać, dbać o swój komfort psychiczny i długość snu i co za tym idzie, po prostu dobrze się wysypiać, wygodnie się wysypiać. A więc zapamiętujemy te wszystkie rady. Moimi Państwa gościem była dr Joanna Zabłocka-Dąbrowska, fizjoterapeuta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.